W 2015 roku w całej Polsce obchodzona jest 35. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, traktowanych również jako rocznica powstania Solidarności. W ramach tychże obchodów także w naszym mieście organizowane są imprezy i spotkania upamiętniające wydarzenia z początku lat 80. 2 lipca w Jaworznie miała miejsce meta 26. wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, który to wyścig był swoistym wstępem do obchodów rocznicowych. Natomiast w ubiegłą niedzielę, 6 września, w kolegiacie pod wezwaniem świętego Wojciecha i Katarzyny odbyła się msza święta, podczas której miało miejsce wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności. W uroczystościach udział wzięli m.in. prezydent miasta Paweł Silber wraz z zastępcami Dariuszem Starzyckim i Tadeuszem Kaczmarkiem, a także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz przedstawiciele zakładowych związków zawodowych z jaworzyńskich firm z Waldemarem Sopatą, przewodniczącym Solidarności ZG Sobieski na czele. Wczesnym popołudniem w Teatrze Sztuk miała miejsce kolejna część obchodów, a był to koncert pod tytułem O milczeniu trudno opowiadać, autorstwa Ryszarda Krylińskiego. Przy okazji koncertu zapytaliśmy jaworzyńskich prezydentów, czym dla nich jest Solidarność oraz o wspomnienia z okresu jej powstawania. Dla mnie osobiście Solidarność jest ogromne wspomnienie. Jak gdybym miał je tak zdefiniować krótko, to chyba był, na pewno największy pokojowy ruch, który dokonał bezkrwawej rewolucji, dokonał tego, że się zmienił system polityczny w wczesnym świecie. A czym dzisiaj jest Solidarność? Mam nadzieję, że ciągle gdzieś w głowie mamy to, co wtedy się działo. Ja to dobrze pamiętam. Wtedy chodziłem do liceum. Jak Solidarność powstała, byłem po trzeciej klasie liceum, a później w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, a później w Solidarności. Mam nadzieję, że każdy z nas, który te czasy przeżył, w jakimś sensie dziękuję Bogu, że miał taką możliwość i taką okazję, a wielu z nas również za to, że mogło w tym uczestniczyć. Solidarność to również wartości, które są nam wszystkim bardzo bliskie. Dzięki tym wartościom jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Cieszę się, że Związek kontynuuje tą piękną swoją kartę historii, że obchodzimy dzisiaj 35-lecie, że dba o te wszystkie elementy historyczne, pamięta o tym wszystkim, co było, bo dzisiaj również jest liderem, jeśli chodzi o dbanie o sprawy pracownicze. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy takie, a nie inną sytuację związaną z dialogiem społecznym, to tutaj ogromną rolę również odgrywa Związek Zawodowy pod kierownictwem bardzo tutaj charyzmatycznego Piotra Dudy, który wie, że prawa pracownicze są przede wszystkim tym, o co powinna Solidarność dzisiaj dbać. Finał obchodów planowany jest na niedzielę 12 września. Wtedy to na stadionie sportowym przy ulicy Moniuszki odbędzie się piknik rodzinny, na który już teraz serdecznie zapraszamy.